Siema. Siema, siema. No, ej, widzieliście może Ale po drodze? Była, no, poszła tak, sobie. No minęliśmy ją, powiedziała, że się idzie uczyć. Uczyć? No. Bo ja w to uwierzę. No a co niby, czemu nie? Czemu nie? To wy, przepraszam bardzo, nie widzieliście, jaka ona była rozwalona? No stary, co ty to? Normalnie się zachowywała. Mhm. Irek, wytłumacz mi jedno, proszę cię. Jakim cudem ty zdobywasz te wszystkie kobiety, skoro ty kompletnie nie rozumiesz, co one czują? Wiesz co, Oskar, dzięki. Nie, serio, stary. Laska właśnie dostała kosza od Eryka, plus jeszcze gość, który ją zgwałcił, próbował zgwałcić, sorry. Wyszedł z aresztu. No stary, jak ona ma się czuć? Serio. Oskar, o czym ty w ogóle mówisz? Dobra, proszę cię, nalej dwa browary. Już w ogóle pomijając to, że była tutaj przed chwilą, dlatego was właśnie o to pytam, i prosiła, żebym jej sprzedał dragi. Oczywiście odmówiłem jej, a ona się obraziła. Czaisz? Ja pierdzielę, Irek, czyli nie chodziło o żadną bluzę. Ona po prostu chciała numer do Marcela tylko i wyłącznie po to, żeby sobie załatwić od niego narkotyki. Co? Daliście jej numer do Marcela? Do tego gościa? No pięknie, brawo. Dobra, no to nam się dziewczyna zgotowała, super. Wychillujmy, uspokójmy się. Ja zaraz to załatwię, spokojnie. Cudownie. Już kurde. To dzwonisz do niego? No tak, a co no? Siema, stary, Irek z tej strony, słuchaj, pamiętasz taką Alę z melanżu? No, co, ustawiliście się już? Słuchaj, dobra, to jak się spotkasz z nią, nic jej nie dawaj, błagam ci, żadnych dragów, nic na sobie nie masz, jakby co, ona ma jakiś zjazd psychiczny. No, no tak, problemów jej się nazbierało, mniejsza o to, słuchaj, nic jej nie dawaj, okej? Okay? Mogę na ciebie liczyć? No dobra, super, na razie. No i? Załatwione! Załatwione!